Lublin, Małopolska. Region jest nasz. Dokładnie 10 minut po godzinie 16. Trzecia dziś rozmowa Słowo za Słowo, program na żywo jak zawsze. Marek Podraza, radny i kandydat do Rady Powiatu z Komitetu Wyborczego Wyborców. Wspólny powiat. Wszystko się zgadza. Dodam jeszcze, że okręg czwarty i miejsce pierwsze. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Marku, jaka to była kadencja i czy jest pan zadowolony ze swojej pracy? To była kadencja dla mnie nie do końca udana. Dlaczego? Zagadkowo zabrzmiało. Oczywiście, już na samym początku zarząd, w którym w tamtej kadencji przeszłem również członkiem, podjął decyzję i rada cała podjęła decyzję o podpisaniu porozumienia dla gminy Radów z miejscowością Braunau w Austrii. Jedna z pierwszych decyzji, jaką podjął nowy zarząd, to oczywiście uchylenie tej decyzji, tej współpracy. To są bardzo duże konsekwencje, nie tylko dla mieszkańców i społeczności. Jakie? Radłowskiej. No choćby nawet to, że planowaliśmy na przykład złożyć ofertę, poszerzyć ofertę dla szkoły ponadgimnazjalnej, gdzie młodzież mogłaby spokojnie na przykład w grupie dzieci uczących się gastronomii na przykład wyjeżdżać do ośrodków w Salzburgu. To przecież Austria, to przecież Narty, to przecież Alpy. Tam można było doskonalić język, tam można było uczyć się też gastronomii. Jak pan sądzi, dlaczego zrezygnowano z tej współpracy? Podejrzewam, że ta słynna polityka, która zadziałała. Coś trzeba było na początku komuś wskazać, no i nam wskazano. Gdzie? No i co, będzie próba reaktywacji, jak zostanie pan radnym? No to jeśli zostanę radnym, to spróbujemy to reaktywować, ale czy to się już da wrócić do wody, która już przepłynęła? Nie wiem, czy teraz ze strony właśnie Braunau będzie przychylna decyzja, aby powrócić do tych rozmów. Słuchacze są ciekawi, do której partii panu teraz najbliżej, bo ja przypomnę, że 4 lata temu był start z Platformy Obywatelskiej. Był start z Platformy Obywatelskiej. Wynik osiągnąłem nie najgorszy, ponad 1300 głosów. W związku z tym ludzie nie głosowali tak naprawdę na partię, bo przecież jestem świadomy tego, że nie do końca na partię. Głosowali na Marka Podrazę. Myślę, że w tych wyborach najbliżej mi do takiego ugrupowania, które nie jest kojarzone z żadną partią. Stąd Komitet Wyborczy Wyborców, wspólny powiat, czyli bezpartyjny układ w powiecie. Pan jest członkiem Platformy? Mam zawieszoną działalność obecnie, dlatego że uważam, że nie pomaga mi to, a czy utrudnia? No na pewno nie pomaga, a jeśli mamy rozmawiać o pracy dla ludzi, to jeśli coś utrudnia, to należy sobie z tym dać spokój. A czego najbardziej, pańskim zdaniem, dzisiaj brakuje w Radłowie? O, na pewno Domu Kultury, na pewno kina, na pewno miejsca, gdzie możemy wyjść wieczorami, popołudniami w sobotę, być może nawet i w niedzielę po mszy świętej, po nabożeństwie, na przykład na to, na kręgle, być może na to, żeby spotkać się z ludźmi, obejrzeć jakiś fajny, ciekawy film, a być może spotkać się i podyskutować o tym filmie, prawda? No więc, żeby jechać do kina, musimy dzisiaj wyjechać do Tarnowa. To jest troszkę, no to pół godziny w jedną stronę, pół godziny w drugą stronę, a możemy wyjść na piechotę, prawda, i spokojnie spędzić czas. Brakuje nam pewno zagospodarowania ośrodka nad naszą słynną wodą, nad Rivierą, nad Zalewem Radłowskim. To jest przecież bez mała 100 hektarów. To przecież największy basen w Europie Środkowej. No i tutaj w tym momencie sztuczny basen. W związku z tym, jeśli to udałoby się zagospodarować, coś fantastycznego. Bardzo ściąg ludzi bardzo duży. Sytuacja dotyczy Radłowskiej Szkoły Ponadgimnazjalnej. No niewykluczone, że będzie po prostu likwidowana, bo nie ma tam dobrego naboru. No i co dalej? No i co dalej? Co z tym budynkiem? No właśnie, no więc jest problem. Ja myślę, że tak jak w tamtej kadencji, kiedy byłem w zarządzie, udało się przekazać park i całe otoczenie wokół Radłowskiego Liceum za przysłowiowe Bóg zapłać, za dzień dobry. I w tym momencie samorząd gminny sobie fajnie z tym radzi. No to być może trzeba rozpocząć rozmowy właśnie z samorządem gminnym. Być może ten budynek będzie służył społeczeństwu gminy Radłów. No umówmy się, on jest związany, wtopiony w region radłowski. No skoro kiedyś służył mieszkańcom Radłowa, to dlaczego nie mógłby służyć i teraz? Na kogo pan stawia w wyborach na burmistrza? Na Zbigniewa Mączkę? Nie, no zdecydowanie oczywiście. No przecież numer jeden również nie tylko według moich sondaży, ale również moich znajomych, którzy zamierzają głosować A na niego. A kandydat PiSu? To jest.
No i co? Przyglądał się pan programowi? Tak, oczywiście. I co? Jakie wnioski? No, jakie wnioski? No, jeżeli mamy... No, czytałem na przykład, no nie wiem, chcę wypożyczalnię rowerów robić. W Radłowie w domu jest po 4 rowery w każdym domu, a może i po 5. Jak trzeba będzie, to ja pożyczę komuś. No, mówi o tym, że rondo na Wałrudzie jest potrzebne. A jeszcze do tej pory ci, którzy mu dawali, że tak powiem, no, nie chcę powiedzieć brzydko namaszczenie, ale coś takiego, co się nazywa rekomendacją dzisiaj, prawda? No, mówili, że rondo jest niepotrzebne w Wałrudzie, a on ma w swoim programie, że jest potrzebne. Czyli jakaś tutaj rozbieżność. Po prostu, no, Roman jest też moim znajomym, bo znamy się jeszcze od szkoły podstawowej. Nie obrazi jeszcze się za te nie słowa? Jeszcze nie ten czas, nie ta pora. Być może jeszcze musi troszkę poczekać albo zweryfikować swoje podejście do bycia burmistrzem. Panie Marku, koordynuje pan remont samotnego ojca, domu samotnego ojca z 5 dzieci w Bobrownikach Małych. Wiele razy o tej historii informowaliśmy. Pomaga kto może. Zdążycie przed zimą? Staramy się zdążyć. Na dzień dzisiejszy jest już cała góra właściwie wykończona. Przyjeżdżają mebelki z Rzeszowa, też transportem niespecjalnym, ale przy okazji w drodze powrotnej. Kto za to płaci? No, osoby, którym się otwierają serduszka przy okazji również i portfele. Nie braknie pieniędzy? Już nie mamy. No i co dalej w takim razie? Ale mamy materiały, które spokojnie zostaną włożone do tego domu i damy radę. A co tam będzie po remoncie? Jaki to będzie obiekt? Dom. U góry 2 pomieszczenia dla 4 dzieci, łazieneczka. Na dole 1 pokoik dla najmłodszej córki pana Roberta. Będzie duża kuchnia, jadalnia. Będzie łazienka, duża łazienka. No i tyle. Jak pogodzić pracę nauczyciela z byciem radnym? Udaje się to wszystko? Udaje się. No, bez uszczerbku? Bez uszczerbku staram się to godzić. Choć nie ukrywam, że jest czasami trudno. Czasami muszę posiłkować się urlopem bezpłatnym. Czasami muszę to w jakiś sposób, no, kosztem własnego czasu. Mam bardzo wyrozumiałą żonę i dlatego, że wspólnie jesteśmy nauczycielami, to żona moja, Terenia, przejmuje dość znaczną część obowiązków, a ja w tym czasie mogę kosztem własnego czasu, nie czasu etatowego członka zarządu, tylko zwykłego radnego, no, poświęcić się i po prostu uczestniczyć czy w sesjach, czy ewentualnie właśnie w tej pracy, choćby nawet jakiejś tam społecznej dla ludzi. Ta kampania, która trwa, chyba nie jest łatwa. Bardzo trudna. Bo? Bo 15 kandydatów, bo wprowadzamy coś, powiedzmy, na rynek samorządowy, coś nowego, co nie jest związane ani z kolorem, ani z barwą, bo musieliśmy poszukać ludzi, bo musieliśmy tych ludzi znaleźć, przekonać, coś im zaproponować, wysłuchać tych ludzi, co chcą, dlaczego nie chcą w barwach politycznych, a w barwach właśnie zwykłego fachowca. Fachowca, który chce przyjść do nas i powiedzieć, no ja mógłbym się zająć, ja mam propozycję, ja chciałbym zrobić, ja mam pomysł na to. My ich słuchamy, bo oni rzeczywiście wnoszą coś fajnego i coś nowego. Jak można określić tych wszystkich ludzi i czy da się ich określić wspólnym mianownikiem, którzy kandydują, no właśnie, z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólny Powiat, bo to ma pan na myśli, prawda? Tak, oczywiście. Jak to można wszystko pogodzić? Jak to wszystko, jak ich określić? Jacy to są ludzie? Skąd są? Czym się zajmują? Jakie mają sympatie polityczne? Nie pytamy ich o to. To są fachowcy. To są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie sportu, zamówień publicznych. To są fachowcy w dziedzinie edukacji. To są również byli samorządowcy. To są wreszcie osoby, na przykład lekarze, którzy spokojnie mogą służyć doświadczeniem. Mamy przecież w kompetencjach powiatu tarnowskiego pogotowie, służbę zdrowia, a więc no, możemy korzystać z tych doświadczeń. A więc powiedzmy wprost, no, ci ludzie mają już przepracowane kilka fajnych pomysłów, które można wdrożyć. Trzeba tylko tych ludzi wysłuchać i postarać się po prostu słuchać tych ludzi i wprowadzać. To przez kampanię pan schudł, panie Marku? Widziałam, pochwalił się pan na portalu społecznościowym. To nie przez kampanię, ale też troszkę może i zdrowie, ale może też i poprawienie zdrowia. Poza tym, no, lepiej wyglądam. Może garnitur nie do końca dobrze, ale ja lepiej się czuję. 3 zdania, dla których ja, Marek Podraza, mam zostać znów radnym powiatowym.
No, po pierwsze, mam chyba najlepszy start w tym okręgu. Po pierwsze, zawsze jestem związany z Radłowem od urodzenia, z gminą Radłów. Przez 34 lata pracuję w gminie Wierzchosławice. Mniejszy kontakt mam z Wieczychowicami, ale za to w tych dwóch gminach wspaniale znam potrzeby poprzez swoich uczniów, poprzez swoich znajomych, sąsiadów, obecnie również przez dzieci. Dzieci wiedzą, że kandyduję, bo pewno rodzice mówią o tym, różne pytania zadają. No i właśnie to jest to. A jeśli mam uczyć demokracji, jeśli mam uczyć samorządności, to poprzez swój przykład. I to właśnie czynię. Jeszcze jedno pytanie, bo mnie pan sprowokował do tego pytania. Bardzo skoro proszę. Wierzchosławice, no to pytanie o to, kto powinien tam być wójtem po najlepszych wyborze? Kandydatów. A to muszą wybrać mieszkańcy Wierzchosławic. Nie pan, nie udzieli rekomendacji mam, swojej. Mam, ale nie chcę tego robić. Ma pan faworyta? Mam faworyta i chciałbym, żeby zostać. Nie chcę robić nikomu ani reklamy, ani kryptoreklamy. Umówmy się, że w drugiej turze mogę z panią się spotkać i mogę powiedzieć, kto to jest. To co to będzie druga tura w Wierzchosławicach? No przy czterech kandydatach to na pewno głosy się rozejdą między czterech kandydatów. Nie będzie takiego lidera, który osiągnie 50% plus jeden głos. Nie ma szans. Marek Podraza, radny i kandydat do Rady Powiatu Tarnowskiego, Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat. Dodam jeszcze okręg czwarty, miejsce pierwsze. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za wysłuchanie. Do widzenia.